A w tym momencie w Pałacu Prezydenckim trwa zaprzysiężenie nowego rządu, rządu Donalda Tuska. Sam Donald Tusk już odebrał tę nominację z rąk prezydenta, złożył przysięgę. Przysięgę złożyli również dwaj wicepremierowie, Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski. Teraz widzą państwo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli nowa ministra pracy, bo to słowo wraca do tytulatury tego ministerstwa, rodziny i polityki społecznej. Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska trwa od godziny 9. Kolejni ministrowie składają przysięgę, odbierają nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. No i już dziś ruszają do swoich ministerstw i też do pracy. A my o tym, co dzieje się w polskiej polityce, będziemy rozmawiać z naszym gościem, doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Jest państwa moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. To, co dziś widzimy, rozpoczęło się 15 października. I tak zresztą o tym jeszcze wczoraj mówił Szymon Hołownia. Wczoraj wieczorem mówił o tym, że rozpoczęło się to wszystko 15 października, czyli w dniu wyborów. Wczoraj, czyli 12 dnia grudnia, to wszystko zakończyło się w Sejmie. Drugi krok konstytucyjny wyboru rządu. Po raz pierwszy w trzeciej RP to Sejm wybiera rząd i premiera. No i teraz 13 grudnia, no symboliczna data, ale to wszystko ma swój finał. W tym okresie budowania oczywiście nowej władzy, nowego rządu w Polsce. Długo to trwało, panie profesorze? No, długo to trwało, dlatego że mieliśmy po raz pierwszy do czynienia z taką sytuacją, że jakby partia zwycięska nie była w stanie sformułować rządu. To znaczy, że zazwyczaj jest tak, że ci, którzy wygrywają wybory, to formują jakąś koalicję lub sami rządzą, prawda? Zwykle w Polsce to jest koalicja, ale też zdarzyło się, że dwukrotnie takiej koalicji nie sformowano, tylko partia, która dostanie więcej mandatów, sama była w stanie stworzyć taki rząd. A tym razem tak się nie stało, to znaczy ani ta partia nie stworzyła rządu, ani nie sformowała koalicji. No, w związku z tym konieczny był ten tak zwany, właśnie jak pan rektor powiedział, drugi krok konstytucyjny, czyli wyłonienie rządu i tej przez większość sejmową de facto, czy przez większość parlamentarną, która się tam ukonstytuowała. No i stąd ten czas. Oczywiście tutaj wykorzystano maksymalnie wszystkie terminy konstytucyjne, dlatego też to tyle trwało. Czyli terminy na właśnie powołanie premiera, na wygłoszenie exposé, na głosowanie nad wotum zaufania nad rządem. Mówię o rządzie Mateusza Morawieckiego, tym właśnie takim krótkim, który był wyłoniony po wyborach. No i stąd właśnie te terminy tak wyglądają. Czyli tak jak się też pewnie spodziewaliśmy, ta intuicja trochę taka politologiczna czy polityczna nam odpowiadała, że to może tyle potrwać, czyli właśnie w połowie grudnia ten nowy rząd powstaje, dzisiaj zostaje zaprzysiężony. Panie profesorze, co pan zapamięta z exposé Donalda Tuska, które wczoraj zostało wygłoszone w Sejmie? Jest coś takiego, co panu szczególnie utkwiło w pamięci? To było symboliczne exposé, w tym sensie, że to właściwie była przewaga tej symboliki, prawda, nad taką warstwą, powiedziałbym, obietnic, czy warstwą tak zwanych konkretów, tak, czy tych programów, które miałby realizować kolejny rząd. I to było takie inne, przynajmniej od poprzednich exposé Donalda Tuska. I to rzeczywiście tak się dzieje bardzo często po zmianie obozu politycznego, prawda? Czyli jeżeli kolejny, inny obóz polityczny niż dotychczas przejmuje władzę, a tak się w Polsce dzieje bardzo często, to znaczy co 4 lub 8 lat lub czasami częściej, no to dużo jest tych exposé zawsze symboliki, prawda? Czyli każdy rząd no próbuje właśnie powiedzieć, też gdzieś tam w naszej świadomości się zapisać jako rząd przełomu, i każdy premier nowy chciałby być tym premierem przełomu. Każdy sobie właśnie ten przełom inaczej definiuje i mówi, że no właśnie to on jest tym kolejnym rządem na nowe czasy, rządem przełomowym.
I też tutaj w tym akurat wystąpieniu były czytelne, jasne, też wielokrotne odwołania właśnie do czasów przełomowych w historii Polski, czy najnowszej historii politycznej oczywiście, czyli mówię tutaj o czasach Solidarności, o przełomie Solidarności, przełomie 89 roku, ale również wcześniej o tych zrywach właśnie takich wolnościowych, całym ruchu Solidarności w latach 80. głównie. I tutaj Donald Tusk właśnie na tym się przede wszystkim skupił, na tej symbolice i na odniesieniach właśnie do tych czasów przełomowych. Chciałby, żeby ten jego rząd był rządem właśnie przełomowym. No i plus do tego oczywiście tej drugiej części były właśnie te sprawy merytoryczne, których tutaj wspominałem, ale też była trzecia część, taka też nietypowa prezentacja ministrów. Dlaczego? Dlatego, że no zwykle takiej sytuacji nie ma, to znaczy tych ministrów powołuje prezydent, gdzieś tam oni są później, mają wotum zaufania jako cała Rada Ministrów, a tutaj premier prezentował Sejmowi właśnie tych ministrów, stąd też taki ciekawy zabieg i pomysł, żeby tych ministrów prezentować tak bardziej osobiście, też o każdym coś powiedzieć ciepłego, trochę czym się zajmie, ale też jaki to jest człowiek, prawda? Więc to też można było takie charakterystyczne dla tego wystąpienia. Być może to też było właśnie trochę podyktowane tym drugim krokiem konstytucyjnym, ale też wydaje się, że Donald Tusk taką naturalną swadę i naturalny charakter ma, że też o tych swoich współpracownikach no lubi, coś wie i też lubi o nich coś powiedzieć. My cały czas oglądamy to, co dzieje się na żywo w Pałacu Prezydenckim. Pani minister Katarzyna Kotula teraz odbiera swoją nominację, będzie składała przysięgę i o ten Pałac Prezydencki i o lokatora tego Pałacu Prezydenckiego chciałem, panie profesorze, teraz zapytać, no bo wchodzimy w okres kohabitacji, czyli prezydent jest z jednej opcji politycznej, premier i rząd są z drugiej opcji politycznej. Czego pan się spodziewa po tych relacjach prezydent-premier? No bo już chyba sporym zaskoczeniem było to, że w poniedziałek wieczorem w Sejmie Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Tuskiem. Nie musiał prezydent tego robić na terytorium Sejmu, no ale przyjechał, żeby spotkać się z Donaldem Tuskiem. Panowie przez mniej więcej godzinę rozmawiali. Donald Tusk mówił wczoraj o tym, że nieoczekiwanie tak długo rozmawiali, że była to całkiem dobra rozmowa. Czego pan się spodziewa teraz po relacjach prezydent-premier? No ja myślę, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni niestety aż za bardzo do złych rozmów i do wzajemnych ataków na siebie, szczególnie ze strony tych dwóch partii politycznych dużych, jakimi są Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, że wszyscy się zdziwiliśmy, że ta rozmowa była długa i dobra, tak? Ale to jest, wydaje mi się, naturalna cecha też działania państwa i też mam nadzieję państwa polskiego, naturalna cecha działania demokracji. Też nie widzę powodów, tak już obiektywnie, dlaczego ta rozmowa miała być zła, dlatego że no, wyniki wyborów są takie, jakie są, rząd powstał taki, jaki powstał, no i właśnie, tak jak pan rektor mówi, trzeba tu współpracować, tak? Czyli ta koabitacja, ta współpraca, nasz ustrój to zakłada, konstytucja to zakłada. Dlaczego? Dlatego, że przewiduje nierówne kadencje parlamentu i prezydenta, czyli prezydent ma 5-letnią kadencję, a parlament 4. I to samo w sobie już powoduje konieczność koabitacji i to się będzie zdarzać co jakiś czas. W związku z tym ja oczywiście przewiduję taką, że tak powiem, szorstką przyjaźń, tak jak to miało trochę miejsce, tak mówił Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, jeszcze jak oni koabitowali, chociaż byli z tego samego powodu. Dlaczego troszkę szorstką? Dlatego, że oczywiście te osoby, czyli premier, prezydent, są z różnych obozów politycznych, mają różny światopogląd i oczywiście tego nie ukrywają. Też zostali wybrani w różnych momentach przez różne części społeczeństwa i dlatego mogą być tam jakieś zgryty w sprawach, wydaje mi się, zasadniczych, w jakichś sprawach, no nie wiem, światopoglądowych, może w dużych sprawach społecznych, tak? To wydaje mi się, mogą być różnice zdań. Natomiast jeżeli chodzi o taką codzienną pracę i codzienną rzeczywistość, to nie wydaje mi się, żeby ta współpraca była
jakaś utrudniona z tego punktu widzenia, że wetując wszystko, bo o tym głównie mówimy, to jest takie narzędzie atomowe, jak weto prezydenta. Jeżeli by prezydent Duda wszystko wetował, no to też naraziłby się na wzięcie odpowiedzialności też za to, co robi rząd, a to jednak rząd musi się wykazać, prawda? Teraz rząd rządzi, czyli musi rząd pokazać, jakie ma pomysły, co robi, jakie będzie miał rozwiązania. No w związku z tym, jeżeli prezydent będzie wszystko wetował nagle, no to rząd powie, no nic nie możemy zrobić, bo prezydent wszystko wetuje, my nie mamy większości do odrzucenia tego weta, bo ta większość jest 3/5, więc w związku z tym w tym Sejmie jej może ją być ciężko zdobyć, po prostu musiałby PiS się do tej większości dołączyć. Więc wydaje mi się, że tutaj raczej ta współpraca będzie i już widzimy, że ona jest, bo dlatego, że państwo działa, państwo funkcjonuje i to spotkanie też o tym świadczy, to dzisiejsze zaprzysiężenie też dlatego, że niektórzy się spodziewali, że prezydent będzie przeciągał jakoś tam i wypominali mu ten wyjazd do Szwajcarii, ale okazało się, że to jest właśnie, dokładnie się złożyło równo z kalendarzem, no bo jeżeli by premier Tusk wczoraj odpowiadał na pytania posłów, no to też by się to skończyło późno w nocy i to jest de facto pierwszy termin możliwy zaprzysiężenia tego rządu, czyli dzisiaj rano, czyli nie widzimy tutaj jakichś problemów. Natomiast one prawdopodobnie się gdzieś tam pojawią, prawda? Czyli ponieważ ustrój jest tak skonstruowany państwowy, że prezydent ma tutaj no jednak najsilniejszy mandat społeczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych, a do tego jeszcze prawo weta, no to musi współdziałać z rządem. Czyli tutaj myślę, że też ważne były dzisiaj te rozmowy, takie nie, może nie rozmowy, ale krótka wymiana zdań między prezydentem a ministrami, gdy im wręczał nominacje, bo być może właśnie prezydent mówił lub ministrowie, no będziemy musieli współpracować, szczególnie tutaj minister obrony narodowej, gdzie prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, czy no, oczywiście pan premier też prawdopodobnie mówił o tej współpracy, czy prezydent już troszkę tak sobie puszczam wozy fantazji, ale wydaje mi się, że no teraz główna ta robota polityczna, już taka ciężka, codzienna, będzie polegała na przekonywaniu siebie nawzajem do różnych racji, no właśnie w tych ewentualnych sprawach spornych, kiedy te główne organy władzy wykonawczej pochodzące właśnie z różnych opcji politycznej nie będą się ze sobą zgadzać. Panie profesorze, jeszcze dwie kwestie i tu niestety czas biegnie nieubłaganie, dlatego prosiłbym o w miarę zwięzłe odpowiedzi. Pan mówił o tym, że to jest rząd koalicyjny, czyli taki rząd, który dość często w Polsce się zdarza. No tyle, że tutaj mamy Koalicję Obywatelską, w skład której wchodzi kilka podmiotów. Jest Trzecia Droga, czyli Polska 2050, jest PSL, jest Lewica, w skład której też wchodzi między nimi Partia Razem i tych mniejszych partyjek, które tworzą ten rząd, jest bardzo dużo. Donald Tusk zapewnia, że to jest rząd na 4 lata. Czy wierzy pan w to, że ten rząd, nie pytam o ten skład personalny, ale ten rząd zbudowany z takiej, a nie innej koalicji przetrwa te 4 lata? No, wiele na to wskazuje, że przetrwa. To znaczy wydaje mi się, że trzeba będzie to podzielić oczywiście na ten czas trochę do wyborów prezydenckich i od wyborów prezydenckich. Też zmieni się marszałek Sejmu. Ale oczywiście no, nasze doświadczenie przede wszystkim, obserwacje uczą polskiej polityki, że im dalej w las, tym więcej drzew i im więcej czasu upłynie, tym będzie troszkę trudniej, dlatego że będą kolejne projekty, które na przykład mogą nie uzyskać poparcia z tych wielu partii, partyjek, które pan redaktor słusznie wymienił, koalicji. Więc na początku na pewno będzie bardzo dobrze, później może być troszeczkę trudniej, troszeczkę ciężej. Zobaczymy, jaka będzie determinacja tych poszczególnych koalicjantów, ale na dzisiaj jest ona duża, więc na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to będą pełne 4 lata, ale jak podkreślam, mnóstwo wydarzeń politycznych przed nami, wybory samorządowe, wybory europarlamentarne, wybory prezydenckie, no one też będą wpływać na dynamikę działania i funkcjonowania rządu jako całości. I jeszcze, panie profesorze, na sam koniec muszę zapytać o to, co dzieje się w Sejmie, no bo nadzieje wokół polityki po wyborach są ogromne i wydawało się, że ten nowy Sejm będzie nieco spokojniejszy. No a tymczasem ostatnich kilkadziesiąt godzin to prezes największej partii opozycyjnej, czyli PiS-u, który wychodzi na mównicę i wyzywa premiera od tego, że jest niemieckim agentem. Były minister Waldemar Buda, też z PiS-u, który podchodzi w trakcie exposé do premiera Donalda Tuska i pospiesza go, żeby no, przeszedł dalej, bo to trwa już godzinę. Grzegorz Braun,
czyli poseł Konfederacji, który gaśnicą atakuje świecę chanukową i ludzi, którzy są wokół tej świecy zgromadzeni. No to chyba nie będzie jednak tak spokojny Sejm, jakiego się spodziewaliśmy. Nie będzie spokojny. Ja się nie spodziewałem kolejnego Sejmu spokojnego, dlatego że niestety ten język polityki się zaostrza z roku na rok, czy z wyborów na wybory, więc wydaje mi się, że tu się nic niestety dobrego nie zdarzy. Już właśnie to pierwsze posiedzenie o tym świadczy. No, posłowie są też politycy, są wszystkich stron, są przyzwyczajeni do tego ostrego języka, do tej walki, do tego, żeby się też czasami pokazać w mediach, pokazać w kamerze, żeby powiedzieć coś do mikrofonu, co innym, jak się wydaje, w ich mniemaniu pójdzie w pięty, ale jednocześnie niestety obniża to jakość debaty. Także w Sejmie się wiele więcej nie spodziewam, obym się mylił. Oby się pan mylił, żeby w końcu też i tam było spokojnie. Bartłomiej Biskup, panie profesorze, bardzo dziękuję, że był pan dziś o poranku razem z nami i komentował to wszystko, co dzieje się w polityce, a dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dziękuję, panie profesorze, dobrego, spokojnego dnia. A państwo przez cały nasz program widzieli ten moment zaprzysiężenia nowego rządu. Tym ostatnim, którego państwo widzieli, chociaż zaprzysiężenie trwa, był Tomasz Siemoniak, nowy koordynator służb specjalnych. To ten człowiek, który już dziś będzie miał ręce pełne roboty, bo po zaprzysiężeniu jadą ministrowie na pierwsze posiedzenie rządu, a później odbędzie się kolegium do spraw służb specjalnych i ma dojść do zmian na stanowiskach szefów służb specjalnych. A ten człowiek, czyli Bartłomiej Sienkiewicz, nowy minister kultury, też będzie miał ręce pełne roboty, szczególnie wokół mediów, mam nadzieję, znów publicznych. Ale to podobno po weekendzie. Dużo będzie się działo w polityce. Proszę być blisko nas w Onecie. Najświeższe informacje i komentarze na temat tego wszystkiego, co w polityce się dzieje. Mimo wszystko, spokojnego dnia państwu życzę i do zobaczenia.